ho, ho. Chwila. Ho, 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 drodzy telewidzowie, dziś jest 6 grudnia, kiedy to nagrywam i kiedy to prawdopodobnie wrzucę, mam nadzieję. I jest to wspaniały dzień aniołów, sztucznego futra i lombardów, również tego z życiem pod zastaw. Ach, uwielbiam puls. Poza tymi świętami również świętujemy Mikołajki, czyli dla niektórych po prostu najwcześniejszy dzień, w którym można dać prezenty na święta. Z tej okazji już Polsat od 21 lat organizuje takie coś jak Mikołajkowy blok reklamowy, czyli ten jeden w dzień roku, kiedy to przepływy z reklam nie trafiają tylko do kieszeni kapitalistycznych biznesmenów, ale również do potrzebujących dzieci. No, bardzo fajna inicjatywa, więc uznałem, że nagram film, w którym ten blok zrecenzuję. Czyli dosłownie będziecie oglądać, jak ja oglądam reklamy. Prawda, że fascynujący content? Jest dopiero 18.31, czyli blok ma się zacząć za 15 minut, więc ten czas antenowy chcę poświęcić na zapoznaniu się z listą osób, które tegoroczny blok promują, bo znalazły się dość ciekawe postacie, zwłaszcza jedna ciekawa postać. Od 16 listopada gwiazdy telewizji Polsat będą zachęcać widzów do obejrzenia charytatywnego bloku reklamowego. W tym roku w spotach promujących akcję wystąpią Katarzyna Cichopek, Patrycja Kazadi, Paulina Sykut-Jerzyna, Agnieszka Chyży, Ewa Wachowicz, Dorota Gawryluk, oj moja ulubiona Queen, tak, Maciej Kurzajewski, Krzysztof Ibisz, oczywiście, Adam Zdrójkowski, Julia Żugaj. Od kiedy ona stała się już gwiazdą Polsatu? Dosłownie wystąpiła tylko w Tańcu z Gwiazdami, nawet nie wygrała tych Tańców z Gwiazdami, z tego co wiem, a ona już nagle stała się jakąś gwiazdą Polsatu, jeszcze ma być prowadzącą Sylwestra. Jakby, czemu tego zaszczytu nie dostał Tomasz Gimper działowy, jakby... Ale jeszcze blok będzie promowała Ilona i Milena Krawczyńskie, Martin Gimenez Castro, ale... Pewnie włoskie! Maciej Rok, przez chwilę myślałem, że to jest Rok Alon, oraz Jerzy Mielewski, a w rolę świętego Mikołaja ponownie wcieli się Piotr Gąsowski. No. No, ciekawe osobistości, nie powiem, że nie, chociaż i tak tylko będą dodatkiem, bo i tak oni tylko występują w spotach promocyjnych i między reklamami. To w zasadzie to na tyle z ich ról w tym bloku, bo nie wiem, po co aż tyle gwiazd, ale dobra, nie będę się czepiać, ważne, że Ibisz jest, to jest najważniejsze w życiu. Także widzimy się już za moment, także zostańcie z nami! Dora, się skończyło, pierwsza miłość, ale jaja. Tylko jeszcze trzeba czekać po zapowiedzi, muszę wyemitować jak zwykle znowu to. I sklepujes.pl Sponsor... Nie. Oglądajcie mikołajkowy blog reklamowy i pomóżcie chorym dzieciom. To prosty gest. Już dziś, 18.45. Jest, już dobrze, już oglądam, dziękuję. Na jednej scenie Matteo Bocelli, Andrea Bocelli i jajco Bocelli. Sanach. Aha, Sanach. Co ty tu robisz, Sanach? U nas w kabarecie wydarzyć się... O, oczywiście, że tak. Idziesz za kogoś, kogo znasz jeden dzień, po się w nim zakochał? Oczywiście, no tak to działa. Dobra, już tracę komórki mózgowe, już puszczajcie ten blok reklamowy. Już za chwilę mikołajkowy blok reklamowy. O, Krzysiu! Przychodzi twoja mamusia. Zaczynamy od... I tak barki Polsatu. Powiem szczerze, to jest Polsat Box, ale chciałem tak napomnieć, że obecny marketing Plusa jest beznadziejny. Reklamy, które Plus emituje, mają być niby śmieszne. I w sumie Polsat Box ma też ponowną energię, ale Plus, nie wiem, jest najczęściej emitowany, no. W magicznym pudełku. No, energia tych spotów jest po prostu zła. Czyli no, jest... mdła po prostu. O, Apart w końcu zrobił nie najdłuższą reklamę. Święta.
O rany boskie, a tu nagle, no, nagle powódź. Aha, to jest dobra, to jest podziękowanie Orlenu. Leki z witaminą D mogą zawierać i to, i to, i to. Ibuvit D3 to kapsułka, witamina D3 i olej z naturalnego krokoszu. To jest najlepszy lek na... Jeśli szukacie dobrego smaku, no to... To jest najlepszy smak. To znaczy, fajny jest też smak z jogurtem i truskawką, czy jakoś tak. Ale no niestety nie ma już w Dealsie, przynajmniej u mnie. Weekend, jedziemy do mamusi. O Boże, kolejna reklama z gatunku. Och, tak, te teściowe są takie... Te teściowe są takie, no wiecie, no takie złe, takie przebiegłe, o, takie męczące i takie... I to jest w ogóle reklama opon. Okej. O rany, drwal. Akurat jadłem drwala już dobry, po prostu. Mogę zarekomendować. Każda spędzona z nami chwila to pomoc podopiecznym Fundacji Polsat. I najgorsze jest to, że nie poznaję tych osób. Tak, kurde, gdyby się, nie wiem, na przykład przedstawił czy coś, to byłoby bardzo miłe. Ale tak to nie poznaję z twarzy. Tylko Ibisza poznaję. Wow, Coca-Cola. Czyżby zrezygnowali nagle z tej reklamy zrobioną w AI? Bo dosłownie tą reklamę z AI chyba widziałem w telewizji dosłownie raz. A potem już chyba przestali to emitować. I przywrócili teraz tą reklamę z Mikołajami. O wow, Polsat sobie sam daje pieniądze, bo to jest tym razem reklama Netti. Tak samo Wedel. Kiedyś miał fajne reklamy, a teraz to... No, takie mdłe są. Pamiętacie chociażby Wargora? Albo tego, Chłopca na Zebrze i te reklamy takie nowożytne. Bo to jest oczywiście stara maskotka. Panią do bawi! Bawi mnie! Ha, 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 ale się wyjebało. To jest śmieszne. To jest ten humor. Za to płacę 33 zł miesięcznie. Nie, no nie mam Netflixa. No co, witamina C, witamina D i cynk. Wiesz, postanowiłem wzmocnić odporność. Teraz to bardzo ważne, prawda? Kochanie, ale przecież kupiłam Ascorvita Max. Ascorvita Max? No. Kurde, reklamy leków być jak? Ascorvita Max. Ascorvita Max. Tak, Ascorvita Max. Ascorvita Max pomaga ci w leczeniu dupy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bo... O, wypiłem akurat. Ciekaw jestem w ogóle, ile pojawi się uploadów na YouTubie z tego bloku reklamowego. Ode mnie oczywiście też się pojawi upload, ponieważ uwielbiam zaśmiecać platformę, jaką jest YouTube. Ale znowu się wyjebało. O, to też jest klasyk reklam, udawanie bólu głowy. Przestało mi się to świecić? Aha, nie włączyłem światełek, dupa. A dobra, ale patrzcie jaki sweter zajebisty. Aż dziw bierze, że nie... Nie wiem, jeszcze zwarcia jeszcze nie dostał ten sweter. A najlepsze jest to, że nie będę już potem go mógł uprać. Bo te światełka nie są zdejmowalne w łatwy sposób. Także 80 zł wydane na jednorazowy sweter. Polecam serdecznie Sinsai. Ewentualnie można rozpróć ten sweter, wyjąć jakoś te światełka i mieć po prostu zwykły sweter świąteczny, ale no. Bo tu nadal jest akryl, więc można go prać i tak. Wow, to jadłem tą serową, serowe ci, lejsy. Nawet spoko były, choć cuchnął jak cholera. Szczerze tak oglądam sobie te reklamy i takie... Strasznie midy są w większości. Takie najbardziej sztampowe, najbardziej typowe, jakie można sobie wyobrazić. A Kujawski to leci na tym samym schemacie. Jak zwykle. Chociaż ten spot chyba już jakiś czas temu był. Nawet nie zmieniają. Dziękujemy. Dobrze. O, Media Expert, moje ulubione. Moje ulubione reklamy. Wow. Cleo, uwodzisz mnie bardzo. Warto próbować. Jak można tak spierdolić pieroga? Przepraszam ja bardzo. Przecież co on robił tak? Rozrywał tego pieroga? Powinny się kończyć, dlatego Street Food Festival trwa nadal. Wpadaj do Żabki po pyszne jedzenie w mega promocji. O, bardzo świąteczna reklama Żabki, tak szczerze. Niektóre te reklamy w ogóle są takie, że nie są, raz są świąteczne, raz... Jeszcze nie do końca. Nie wiem, jakbym wykupywał miejsce do bloku reklamowego mikołajkowego, to jakiś, nie wiem, jakiś ciekawszy spot mógłbym podesłać. A nie jakiś, nie wiem, normalna reklama, która leci normalnie w telewizji, moim zdaniem. Przynajmniej. Chociaż to i tak pewnie nie na rękę tym wszystkim firmom, którzy musieliby zapłacić więcej agencjom reklamowym. Ale no, dobra. Może się nie znam. Nie
jestem z Polski. Też kolejny klasyk w gatunkowy reklam, parodie znanych piosenek. O Boże, plus. Musisz zmienić telefon. Na czym ta reklama polega? Muszę kupić nowy telefon, no rozbił ci się ekran i wow, no musisz nowy telefon. Zajebiście. O, Tarczyński. O, przynajmniej wrócił ten, muszkieter. Szkoda, że nie smolasty. Ten, już smolastego nie ma w reklamach Tarczyńskiego. Dziękuję z całego serca, że byliście z nami. O, Julia Żugaj nas pożegnała. Ale siedziba Polsatu wchodzi mocno. Dobra, to już zakończymy jakże interesującą podróż przez reklamy w mikołajkowym bloku reklamowym. To była cała recenzja. Szczerze, nudny. Troszkę te reklamy były no takie, żeby były tak naprawdę. Brakowało mi tej jednej reklamy Allegro. By tutaj fajnie pasowała ta, co jest teraz najnowsza, ta reklama świąteczna z People Help the People, z tą piosenką taką. Nie wiem, czemu nie wykupili tutaj miejsca, bo by to idealnie by się wpasowywało w ten cały blok reklamowy mikołajkowy. Cóż, przynajmniej dałem zarobić potrzebującym dzieciom. Jestem po prostu dobroczynny. Ale dobra, dziękuję serdecznie za widzowanie tego filmu. Życzę wam wesołych świąt i smacznego jajka. Wstąpił na ziemię.